Wykorzystywanie starych elementów do biżuterii pojawiło się chyba po 16 latach projektowania biżuterii. Jeśli chodzi o biżuterię, którą zaprojektowałam, parts dla marki Volvo, to było dla mnie cudowne wyzwanie, chociażby z tego powodu, że wszystko to, co nam się kojarzy z samochodem, widzimy na zewnątrz. Widzimy, że są świetnie zaprojektowane, że mają wyrafinowany design w każdym szczególe, ale nie widać tego, co jest w środku. To tak jak trochę z człowiekiem. Poznajemy go z czasem i skupiamy się na tym, nie jak wygląda, ale tak naprawdę co ma do powiedzenia. Rozbieranie tego samochodu jak cytrynę z każdej warstwy powodowało, że mieści się tam tyle drobnych elementów, bardzo skomplikowanych, pięknych w swojej minimalistycznej prostocie, ale też takich, które po prostu powodują, że wiele z tych rzeczy zadziwia. Każdy z elementów składowych może być wyjątkowy i może tak naprawdę powodować, że ubrany w metal, ubrany w inną rzeczywistość, zupełnie nową, może cieszyć oko po raz kolejny i można mu nadać drugie życie. Łatwiej jest mi stworzyć kolekcję niż o niej opowiadać. Dzisiaj jednak będę się wyjątkowo starać, ponieważ mam zamiar mówić o rzeczach ważnych. Niektórzy ignorują modę, inni mówią o niej z lekceważeniem, ale fakty są takie, że towarzyszy ona człowiekowi tak naprawdę od chwili wypędzenia z raju i tylko od nas zależy jej forma i treść. Przeniesiemy się do Hisingen, 1927 rok. W Szwecji powstaje firma Volvo, dwóch wspólników. Mariusz, inżynier i z kapitałem. Rusza produkcja, wyjeżdżają pierwsze modele aut i jestem przekonana, że w tym męskim świecie kobiety odgrywały ogromną rolę. I to wszystko było dla mnie przeogromną inspiracją właśnie do formy. Nigdy nie inwestuję w tanie surowce, w syntetyczne surowce. Dla mnie lny, konopie, wełna z ekofarm i naturalne futra oraz skóry są materiałami, na których naprawdę warto pracować. Oczywiście w przypadku futer i skór tak, ale tylko i wyłącznie z recyklażu. Uważam, że jak najszybciej należy ukrócić zupełnie irracjonalne okrucieństwo wobec zwierząt. Polowania i hodowle dla zaspokojenia naszej próżności to nie ma prawa trwać dłużej. Ale mamy mnóstwo takich surowców w naszych szafach, w szafach naszych babć. Korzystajmy z nich. One są nieomalże wieczne, w przeciwieństwie do syntetycznych futer, których okres świetności mija po jednym, po dwóch sezonach. Upcycling pozwala na stworzenie naprawdę wyjątkowych, niepowtarzalnych projektów z duszą. Dbajmy o nasz świat, nie zasypujmy go efektami naszego konsumpcjonizmu. Korzystajmy z tych wszystkich cudownych rzeczy, które nas otaczają, wykorzystujmy je raz za razem, oby to trwało jak najdłużej.